Muszę przyznać, że poprzednia misja jest na razie numerem 1. Misja w lesie z działem kolejowym kapitalna. Zobaczymy, co tutaj nas spotka. Wzorem misji ubiegłych na początku musimy pobrać questy od tutaj NPC-ów. Good work on the partisans, Carl. OSS is mighty pleased. And what with that and Sicily? Heard Operation Husky went pretty smoothly for you guys. Also heard Eisenhower has bigger plans. A mainland invasion. Reich always has bigger plans, Carl. The point is that we've poked the hornet's nest. Things are stirring. What things? This from your informant? Dorfman? Nah, not this time. This is straight from our boys in aerial reconnaissance. There's a dockyard down the coast from here. The Germans are moving something. Any idea what that something might be? There's a lot of security, so whatever it is, it's gonna be darn valuable. Which is where I come in, huh? Got it in one, my friend. We need specifics. What it is, where it's moving. And then what? Sounds like the Germans have got themselves a big operation. Husky means we've got some bombers in the area. Now, once you do what you gotta, well, why don't you just give them flyboys a nod? Chłopaki z lotnictwa. Dobra, tutaj coś jeszcze możemy zrobić z radiostacją. Zajmij się radiem. Red Fox calling Mother Hen. Red Fox calling Mother Hen. Receiving you, Red Fox. Footage recovered from crashed observation plane shows multiple quantities of weapons being transferred to Lorino Dockyard. Find that armory. Out. Red Fox out. Rozbity samolot, no właśnie, i to nam się przydarzyło w poprzedniej misji. Nie wykonaliśmy wszystkich zadań, z tego względu, że kiedy wykonamy zadanie główne, to automatycznie kończy się mapa. I tam jakoś przypadkiem doszliśmy do tego wiaduktu z pociągiem, rozwaliliśmy go i koniec mapy. A tam pozostały jeszcze misje, które można było zrobić. Tak więc tutaj trzeba się pilnować, żeby główny cel omijać, zająć się wszystkimi pobocznymi, a dopiero później celem głównym. I to jest kicha w tej grze, bo o tym nie wiedziałem i przez to przegapiłem kilka misji. Fearsome looking blade. It was my father's. Was? Bomb's people took him in the dead of night. There's been no word. Nothing. Ever since. I'm sorry. There is a quotation from a poet. A mighty flame follows a tiny spark. My father was the spark. That's why they followed him. The partisans? I didn't realize. He was my father. And their leader. It's a tough act to follow. Yes, it is. But unless I find a body, I won't stop hoping. Hope is what carries us through. Feeling good about your little victory at the viaduct? Did as you asked. Thank you for that, Lieutenant. But the party's ends are hanging by a thread. We need ammo, fuel, medicine. Madre Madonna, we need a medicine. Typhus? It's sweeping Alagra. Some of our people are already showing signs of infection. We know the Nazis are transporting vaccines via the dockyard. If you could find out where it is... I'll see what I can do. Dobra, nowy cel, znajdź szczepionki na tyfus, żebyśmy nie przegapili którejś z misji. Amunicja. Przejdźmy się jeszcze tutaj do tych chłopaków. Does the angel know how bad it is? She's our leader. She has other concerns. Without her, we are nothing.
I get the feeling she doubts herself. She stepped in when Boehm's people snatched their father. He was an extraordinary man. He cast a long shadow, I understand. She's a worthy successor to her father. If only she knew that. So Boehm's people took him? No one ever saw a body. That's gotta be hard on her. It's not just that, Carl. OSS knew her father had been taken. But he wasn't classified, a strategic asset. So they did nothing to help him. Nothing. No, czyli prawdopodobnie natrafimy na jakieś ślady tego ojca. Być może on żyje i będzie go można jeszcze uratować. Something on your mind? A man called La Terza, the harbor master. Friend of yours? A more venal, corrupt individual you could not hope to meet, except of course for that bastard, Boehm. Not a friend then. He's a traitor. Many of our people is sent to their deaths. Someone should make an example of him. Is that so? Zdrajców ukażemy jak najbardziej. Okej, czy to wszystko? Rozpocznij misję. Chyba wszystko. Sprawdźmy, co tu jest u góry jeszcze. Można tutaj wejść. Nie możesz dalej iść w tym kierunku, okej. This place is crawling with guards. Better keep to the shadows if I'm gonna get the information I need. Dobra, sprawdźmy jeszcze mapę wcześniej. Jaka jest tutaj sytuacja? Znajdź informacje. Przeszukaj okolice. Zlokalizuj dostawy. Znajdź kapitana portu. Wyłącz reflektory. Znajdź informacje, dobra. A co jest głównym celem? Cele główne: spersonalizuj lub sparaliżuj lub zniszcz obronę przeciwlotniczą portu. To jest to chyba. Reflektory. Dowiedz się, co transportują Niemcy. Dowiedz się, gdzie trafiają dostawy. Cele poboczne. Tak. Najpierw zaczniemy sobie od celi pobocznych, żeby później się nie okazało, że skończyliśmy wszystkie wątki główne i mapa zostanie zamknięta. Czyli może zacznijmy z tej strony. Będzie reflektor i pójdziemy wzdłuż nabrzeża. Tak, 1, 2 i potem tutaj. Tak, wzdłuż nabrzeża, a na końcu postaramy się zrobić to. Zaznaczmy sobie na mapie ten punkt. Niemcy chyba w nowych mundurach. Trochę nie wyglądają jak Niemcy. Stacjonuje w stoczni od Maja. Uzbrojenie, stan, przedmioty. Mina typu S. I za nim jest jeszcze jeden kolega. Abyśmy ich wykończyli dla zasady. Tylko wcześniej musimy wykończyć tego z tyłu. Tam jest chyba. Już coś niucha, już coś tam. Możemy tu zaskoczyć bezpiecznie. Co to za jeden? Żołnierz piechoty. Granat trzonkowy, bandaż. Uważa Włochów za bufonów. No z tym się jak to możemy zgodzić. Faktycznie głosi. Można jak tak określić. Ale już widzę dla niego, że go tutaj
zajdziemy od tyłu. Zdążę okrzyknąć? Czyli wszystko pod kontrolą. Boże, jak go rzuciłem, chciałem go tutaj położyć po prostu. Nie to. Przeszukamy go. Granat trzonkowy. Teraz się zajmiemy koleżką u góry tutaj. Aha, i co jeszcze zrobimy? Musimy robić ulepszenia do broni, bym sobie zrobił. Przynajmniej do karabinu snajperskiego i może do tej broni. Tak więc musimy kombinować tak, żeby wykonywać tutaj te ulepszenia. Całkowity dystans zabójstw 25 zabójstw wybuchającymi elementami otoczenia, 10 strzałów w wątrobę, 10 podwójnych zabójstw. O, podwójne zabójstwo to jest wyzwanie. Czyli jedną kulą zabijam dwóch gości. Załatwimy go tutaj po cichutku. Szybko i bezboleśnie. Ciało schowamy. Pokaż jeszcze, co miałeś przy sobie. Can't find anything else. Mina typu S, no chyba to nam się tylko przyda. Tak, coś poszło nie tak. No co to było? Jakieś pole minowe chyba. Dobra, schowajmy Hansa tutaj za rogiem. Coś przeoczyłem, podejdźmy tam jeszcze raz. Jakieś znaczki, tabliczki, no tak, tak, pole minowe. Achtung. Achtung, Achtung. A są miny faktycznie, nawet je widać. Czyli co, kwestia tylko tego, żeby na nią nie wleść. No tutaj mina ze sznurkiem, mogę ją jakoś rozbroić? Mogę. Aha, jeszcze im zabrałem tą minę. A minę talerzową można rozbroić? Miną dobra rzecz? Kurwa mać. No co zrobisz, nic nie zrobisz, no. Dobra, jeszcze jedno podejście do min. Ale rozbroiłbym te miny i zabrał je za sobą, bo mogą się przydać. Ciekawe, czy podczas rozbrajania może coś pójść nie tak. Jackpot. To myślałem, że miny tylko mogę ja rozstawiać, a widać, kopersy też mogą. Nawet korzystają z tego. This might be useful. Dobra. Jakiś posterunek. Czy to chyba ta stocznia już? A my się chcemy dostać. Aha, czyli musimy przez to wszystko przejść.
mamy beczki, to moglibyśmy wykonać część zadania z ulepszenia broni, strzelając w wybuchające elementy. È una brutta faccenda, voglio solo dire questo. Vedi quello che è successo a Tylko tutaj, w tej planszy, nie ma też elementu, jak widzę, zagłuszającego, który pozwoliłby oddać bezpieczny strzał ze snajperki, czyli taki, po którym nie zostałbym wykryty. Celów jest sporo. Dobrze, że oczyściłem to pole minowe, bo pole minowe będzie chyba jedyną drogą odwrotu w tym momencie, gdyby coś poszło nie tak. A w tą beczkę hukniemy, no musimy. Wyciszona amunicja, o to jest dobre. To by nam dodało do 25 zabójstw wybuchającymi elementami otoczenia. Można by się w to pobawić. Przeładujmy broń. Dobra, i teraz trzeba wyznaleźć dogodny punkt. No to jest chyba jedyny punkt. Dobry, tam są krzaczki, ale one nie leżą w linii z tą beczką chyba. Można by tu jeszcze zobaczyć. Na górę, rozumiem, nie mogę wejść. A może mogę? Powróćmy się jeszcze. Z ciekawości minę rozbroiłem. Nie, na górę nie ma wejścia. A szkoda. Te dziady poszły na patrol. Nie będę robił cięć. O. Myślałem, że zacznę od początku. Dobra. Mamy cichą amunicję. Nie wiem, na ile ona jest cicha. No i zrobimy eksperyment. Rzucimy tą kamykiem. Może tam pójdą pod tą beczkę. A właśnie, chłopaki, zejdźcie się tam wszyscy. Tylko że oni akurat nie chcą tam iść, nie jest tak właśnie. Jakby... Tu bym załatwił chyba już dwóch. I tego jednego można by załatwić z ręki. Przeżył tamten. O cholera. Szybko, 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 szybko. Myślałem, że załatwię tam dwóch, a jeden ten z tyłu na budce przeżył. Ale jest dobrze, bo mnie nie widzieli. Czyli cichy... Cicha amunicja zrobiła swoje. Tego gościa bym przeszukał, jak tu siedzę w tych krzakach już. Amunicja karabinowa, bandaż. Czyli tu mamy tylko na razie jednego zaalarmowanego koleżkę. Reszta... Nie przejęła się sytuacją za bardzo i bardzo dobrze. Tego załatwię. Raczej się będziemy starać, żeby żadnemu Niemcowi nie odpuścić i zająć się należycie każdym z nich. Jeszcze jeden idzie. O, fuck, niedobrze. Zatrzymał się. Tamten poszedł w krzaczory. Mógłbym go tam załatwić, gdybym tam siedział tylko w tych krzakach. No, byłoby elegancko blisko. Jeszcze jeden idzie.
A ten co tak ochoczo biegnie? Co mu się stało? Aha, czyli cała reszta też jest w stanie alarmu, nie tylko tych dwóch. W sumie pięciu. W sumie pięciu, dwóch zidentyfikowanych i dwóch gdzieś tutaj. A tutaj co jest? Bunkier. Do bunkra też się przejdziemy. Z ciekawości zobaczyć, co tam jest. Tego można by załatwić po cichutku. Nie wiem, czy tamten go nie zobaczy, że ktoś mu robi dziurę w głowie. A, widzimy ktoś. A, wszyscy widzieli. No to kicha. To w nogi. Krzaczory. Ej, dobrze, widzą mnie, że jestem tam, że zostałem w tym okopie. Bardzo dobrze. Czyli nadal nic straconego. Przeszedł w tryb poszukiwania. Chodź, skończysz ze swoim kolegą w tych krzaczorach. Pięknie. I lądujesz ze swoim kolegą w krzaczkach. Chciałbym przeszukać to ciało, czemu nie mogę? Podnieść ciało. No nic, trudno. Czyli co, może teraz bunkier byśmy odwiedzili już po kolei. Zobaczymy, co ciekawego jest w bunkrze. Też mamy dwie beczki. Rozumiem, że tego jednego mi zaliczyło. Tak, 3 z 25 zabójstw wybuchającymi elementami otoczenia. No, mogło być 3, jak wyszedł jeden, no ale... Dobre i to. Ciekawe, co jest w bunkrze. Czy do bunkra można wejść? Można coś tutaj, widzę, chyba podłożyć materiał wybuchowy, którego nie mam. Nie wiem, czy ten bunkier jest obsadzony, czy to chodzi, żeby... To jest ewidentnie karabin maszynowy, czyli gniazdo... Gniazdo karabinu. Czerwone latarnie jakieś, nie wiem, co to ma znaczyć, ostrzegawcze czy oświetleniowe. Ktoś mnie widzi, niedobrze. Aha, bo tam już cała ekipa jest. Ktoś u góry jest? Chyba nie. A tych można było tutaj ładnie zaatakować stąd właśnie, z góry. Tą piątkę, która tutaj się szyndała. A tu jakiś hangar. Wyjdź tutaj, to cię zidentyfikujemy. Coś ty za jeden. No już niestety. Sprawdźmy, ile mam kulek. Wyciszona amunicja. 9, czyli nie tak dużo. Dobra, w wolnym czasie gra na drewnianym flecie. No, co kto lubi.
Mamy go oznaczonego. Do bunkru możemy wejść, rozumiem, tylko wysadzając. Myślałem, że może tędy będzie można jakoś od góry. Ale tylko, rozumiem, wysadzając ścianę materiałem wybuchowym, którego nie mam. A co ten koleżka ma przy sobie? PW40, nie, MP40, PW38, ale żadnych bomb nie ma. Czy samochody muszę zniszczyć? Też mnie rozwalił, a co mi to? Zobaczmy jeszcze ten bunkier z tej strony. Upewnijmy się, czy na pewno trzeba mieć materiał wybuchowy, żeby go zniszczyć. Podłóż ładunek wybuchowy. No właśnie. Czyli to nie chodzi o... o TNT. Tylko jakiś ładunek wybuchowy, tak? Uruchom zapalnik czasowy. Odstrzela mi to głowę? Tylko muszę stąd iść, bo tu narobię rabanu sporego i pewnie tamci wszyscy wylecą z tego. A ci i tam z tyłu za mną jeszcze, tamtych jeszcze obudziłem. Tamten się schował. Czy mogę wejść do środka? Nie, tylko zniszczyliśmy bunkier, wejść nie można. A i tutaj już leci reszta ekipy jego. O, wróg prowadzi poszukiwania. O, mamy i kolegę. Spróbujemy to jakoś tutaj. Kolega tam stoi i niczego nie widział. Bardzo dobrze. Czemu nie mogę zostawić ciała w krzakach, tylko właśnie. Zobaczmy, co miał. Czy nie miał jakichś też fajnych rzeczy, gadżetów. Mam pełny ekwipunek. Czemu nie mogę go przeszukać? Nie chcę go brać ze sobą. Oj, 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 nie w tą stronę. Postrzelałbym z tej cichej amunicji, ale trochę... no, trochę mi jej szkoda. Żołnierz piechoty, bandaż. Nie może znaleźć swojego ulubionego noża do papieru. No w tym ci... chłopcze, nie pomogę, ale już mógłbyś sobie stamtąd iść. Się obrócił niespodziewanie, szedł w tamtą stronę, nagle myk. Idź, chłopaku, szukaj tego noża swojego. Tam ktoś jest jeszcze, tak. Pójdźmy za Hansem, wykończmy go tutaj w tym ciemnym zaułeczku. To jest jakiś pokój. O, nasz bohater jest bezlitosny. Co? Dobra, Hans wygląda jakby usnął na tych, skrzyniach. Bardzo dobrze, niech tak wygląda. Dobra. Zniszczymy te pojazdy jeszcze wszystkie, które tutaj widać. Skoro tu już nie ma straży, to można to zrobić, myślę, względnie bezpiecznie.
Nawet nie wywołało to zbyt wielkiego zamieszania. Widzę, że tam jeden się aktywował. Tam ktoś. Ktoś się obudził. Ale muszę przyznać, że nie prowadzą zbyt aktywnie działań poszukiwawczych, raczej tak z rezerwą. Dobrze, i tu mamy jeszcze transporter opancerzony. Rozumiem, że ładunki wybuchowe to jest element wyposażenia, którego nie musimy zbierać ani w żaden sposób pilnować jego stanu. Tam jest jeden, słuchajmy się. Chłopaki nie bardzo wiedzą, co się dzieje. Został ranny w Grecji. Ojej, chodź mnie widzi. Który mnie zobaczył niby? Tam ktoś chyba filuje gdzieś. Nie wiem. Gdzie w moją stronę? Coś tam pyskuje tamten. Identyfikacja. A jaki jesteś brzydki, pokaż się jeszcze. I tam coś biegało jeszcze w oddali. Hans, pokaż się. Abstynent. No dobra. I jeszcze jeden idzie. Tutaj za winklem kolega przybiegł. Ktoś mnie widzi, kuźwa, kto? Tu już się nie dało tego zrobić po cichu, tamten mnie zauważył. Chociaż jest on sam, jak z tego co widzę na razie. Więc no, za bardzo mi nie zagrozi tutaj. Odstrzelę go jak wyjdzie i tyle, no. Nie ma się co czaić z nim. Rzucił granat. Gdzie on jest? Nie widzę go. Gdzieś za tymi skrzynkami, ale kompletnie gościa. No jesteś. Trofeum. Dobra. Dobra, i tu mamy pierwszy cel. Zaraz rzućmy okiem na mapę. Podążamy tutaj, a tutaj mamy wyłącz reflektor. Ciężarówka. To jest bug z benzyną, strzelałem chyba w tłumik. Poszukamy sobie jeszcze ten hangar, może coś tutaj ciekawego będzie. Jakieś znajdźki.
To jest jakiś warsztat do naprawy tych wozów pancernych. Dobra, wejście do bunkra. A zatem idziemy wyłączyć reflektor. Jakaś broń, coś ciekawego? Jakiś stary grat. Interesowałaby mnie jeszcze ta amunicja cicha. A reflektor jest, rozumiem, na tym budynku. Ulokowany. Tutaj. Tu jakaś rura, można potem wejść? A można. Piękny księżyc, sceneria, po prostu gwiazdy, mgławice, wszystko. A reflektor, widzę, nie jest w ogóle chroniony przez nikogo. Ciekawe, czy muszę go zniszczyć, czy wystarczy, że zniszczę ten agregat. Zagłusz, przygotuj do wybuchu. Wysadźmy go, dziada. Nie, rozumiem, reflektor dalej działa. Czyli zasilanie awaryjne, nie wiem, baterie słoneczne. Z ciekawości patrzę, jak go należy zniszczyć. Chyba trzeba w niego strzelić. Rozumiem, że można to zrobić za pomocą snajperki. Ale z ciekawości. Nie, zaraz. Wyłączyłem go? Nie. Wyłącz reflektory. Muszę uszkodzić niemiecką obronę przeciwlotniczą, zanim malerianckie bombowce zaatakują stocznię. Naziści ustawili 3 wielkie reflektory na dachach i kilka dział na murach portu. No to przecież hala. Nie ma prądu, nie ma reflektora. A, jest. Wyłącz. Oto. Jakie to proste. Wystarczy, mogę po prostu kopnąć. Dobra, tam są jakieś ciekawe rzeczy. Co to jest? Aha, tu mogłem kogoś skasować za pomocą... za pomocą tego. Ale piękny księżyc zrobili. Dobra, rozpoznanie. Chcę zostać chemikiem. Bardzo mi przykro, ale nie zostaniesz chemikiem na pewno. A tam jest cała ekipa. Marzyciel i romantyk. No przy tym księżycu to może zostać jednym i drugim. A tu jest co? Kapitan portu. Jakaś wieża. Wejść nie możemy. Możemy tu jeszcze kogoś sobie... A jest ich tutaj sporo. Tu widzę beczki, za pomocą których możemy zlikwidować jakiś cel. Tego już mamy. Tu jest samochód. Tu jest samochód. To możemy też oznaczyć w sumie. No właśnie, niech sobie będzie. Na celowniku. Dobra, i te beczki jeszcze, tu jest coś. Skrzynia z narzędziami. Stan łatwopalny, czyli element wybuchowy. Dobra. A tu są jeszcze, bym się ich nadział. Żołnierz piechoty. Dane wywiadowcze bardzo skąpe. Uciekł od partyzantów, aby dołączyć do faszystów. A, widzisz. Chłopcze wiatrem czesane. To będziesz moim pierwszym celem w takim razie.
chociaż strzelam z punktu bardzo oświetlonego, może z dachu lepiej. Na dachu chyba delikatniej ciemniej. Strzelmy z ukrycia, z jak największej odległości, żeby mnie nie mógł. Mam nadzieję, że dzięki temu mnie tak szybko nie wyczają. Przycelujmy. No i nie bardzo się tym przejęli. Co mnie niestety martwi. Narobiłem szumu i nic więcej. Żaden nie zginął. Tu coś jeszcze jest. Butla zgadza, może w te butle trzeba było lepiej strzelić. Ci się wszyscy zawinęli z okolic beczki. Prowadzi poszukiwania. Tam ktoś jest. Tu jakiś cwaniak biegnie. Nie trafiłem? Co, w beczkę nie trafiłem? No. To właśnie chciałem zrobić. I cały czas korzystam z wyciszonej amunicji, w związku z czym goście nie wiedzą w ogóle, gdzie jestem. 6 kulek, bardzo niedobrze. Statystyka nam się powiększyła, tak, 4 już zabił. Nie wiem, na ile to jest... No, ile to jest wybuchowe, tu jakiś koleżka, oj, sporo ich tutaj. Muszę się chyba ewakuować i ukryć, bo... zacieśniają. No właśnie, coraz bliżej podchodzą. Nie bardzo wiedzą gdzie, ale się kręcą po okolicy. No jeszcze bym kogoś załatwił takiego. Zać go bognetę staruszkiem, bo myślał, że go atakuje. Ja pierdzielę. Jak można imię? Radiotelegrafista. Jeszcze jeden jest gościu do identyfikacji przy beczkach. Już nawet myślę, że nie ma co go identyfikować. Żołnierz piechoty. Dobrze. Nadal nie wiedzą, gdzie jestem, ale już w moją stronę powoli zmierzają. Załatwmy tego radiotelegrafistę, bo tutaj podszedł. O kurczę. Dobra, nic mi nie jest. No i poleciał gdzieś. Teraz można by wejść tam na górę i porządzić trochę z góry. Czy tego załatwić? Bo ten się też tak wysunął, jak i ten radiotelegrafista. O kurwa. Nie widzi mnie, bo jest ciemno. Bierz go! Ja pierniczę, nie wiem, coś się zacięło, czy ja za daleko od niego tu stałem trochę. Czyż byłby mnie skubaniec. To dziwne, bo kiedy podniosę gościa, to nie mogę już jego ciała przeszukać? Co mam wrócić do... To jest tylko to, co on tam zostawił?
Tamten telegrafista mnie interesuje. Jako taka kolejna ofiara. Nie, za daleko jest. Mógłbym za nim na górę wejść. Chociaż za mną jeszcze jeden idzie jakiś Hans Kloss. No pewnie ten zauważy, jakby go zrobił. Nie, 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 nie. Ewakuacja, ewakuacja, ewakuacja. Nie na górę, tu naokoło. Chociaż tych dwóch, jakby tutaj przyszło, to bym sobie tutaj dał z nimi radę. Jak fajnie widać, jak się odwróciły te punkty żółte. No idą, 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 idą. Chłopcy radarowcy.